Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj dwaj panowie. Piotr Dyszkiewicz, wiceprezydent Płocka. Dzień dobry państwu. I Tomasz Kominek, dyrektor Płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego oraz płocki radny. Dzień dobry pani redaktor, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Panowie stanowicie doskonały dowód na dobrą współpracę Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Płocka. Realizowaliście wiele fajnych inicjatyw, a ponieważ rok ten nam już się kończy, to powiedzcie, która z tych inicjatyw była według was najważniejsza, może było to kilka? No rzeczywiście, tak jak pani redaktor tutaj wspomniała, tych wspólnych, że tak powiem, realizacji projektów było kilka. A tutaj warto rzeczywiście jeszcze raz przypomnieć tą współpracę, która można powiedzieć już jest cykliczna, a dotyczy właśnie kwestii rozwijania zieleni w naszym mieście. I tutaj co roku, właściwie od momentu, kiedy został uruchomiony ten element wsparcia, pozyskujemy środki z samorządu województwa mazowieckiego na ten cel. To są środki w wysokości około 200 tysięcy złotych i tak jak powiedziałem, z sukcesem aplikujemy o te środki. Dzięki temu również nowe tereny zieleni, które w mieście tutaj już można zauważyć, powstają, bo to również duże wsparcie, jeżeli chodzi o ten zakres działalności, ale też inne programy, które przez samorząd województwa są ogłaszane, między innymi właśnie Miejsca Pamięci Narodowej, i tutaj najlepszym przykładem było odnowienie i realizacja właśnie pomnika 13 straconych, czyli przywrócenie tego pomnika do dawnej świetności, bo przecież wszyscy mogliśmy zauważyć, że rzeczywiście on nie wyglądał zbyt dobrze, a dzisiaj rzeczywiście może cieszyć oko wszystkich naszych mieszkańców nową odsłoną. Panie Tomaszu, co dla pana było najważniejsze, bo wiemy, że najbliższe sercu to Radziwie, a Radziwie miało wyjątkową rocznicę w tym roku. Tak, szanowni państwo, pani redaktor, ja mogę powiedzieć, że w odniesieniu tych naszych wspólnych, powiedziałbym, że takich mocno przepracowanych kwestii, które mieliśmy z kolegą Piotrem Dyszkiewiczem, było naprawdę kilka, i to kilka bardzo istotnych, które dziś można zobaczyć w terenie. Bo jak tu kolega prezydent powiedział a propos tego programu wsparcia dotyczącego nasadzeń, to przypomniało mi się, że przecież kilka tygodni temu mogliśmy, a jeszcze pani redaktor wspomniała o naszym osiedlu, więc mogliśmy zaobserwować i dziś możemy cieszyć już oko takim parkiem kieszonkowym, gdzie rozbetonowano dawny jeszcze relikt tak naprawdę epoki minionej, jeżeli chodzi o taki to był przystanek, to była taka przestrzeń, którą ludzie używali jako parking, natomiast mocno zdegradowana naprzeciwko obiektu stoczniowca. No i tam 770 metrów powstało pięknych nasadzeń, wspaniałego miejsca. Oczywiście zachowaliśmy również tę przestrzeń do parkowania, no ale w innym wymiarze i w innej kulturze miejskiej. Natomiast tam, z tego co pamiętam, 1500 bylin, traw, kwiatów i jeszcze dodatkowo takich 500 sztuk roślin wieloletnich, dodatkowych, zostało nasadzone. A to jest tylko jedno z wielu takich miejsc, które powstało dzięki temu programowi wsparcia również. Zatem to naprawdę cieszy oko i to można powiedzieć, że taki fajny dodatek, fajne i ciekawe, interesujące zakończenie roku, jeżeli chodzi o te stulecie połączenia Radziwia do Płocka, bo ten jubileusz obchodzi się raz i dobrze by było być zapamiętanym dość aktywnie z punktu widzenia różnych i tych małych rzeczy, i tych miękkich programów, i również tych, które w pewien sposób można określić twardą infrastrukturą. Natomiast też przypominam sobie a propos tego drugiego twardego programu wsparcia, jeżeli chodzi o te Miejsca Pamięci Narodowej. To też nie było tak, że jak to powtarza nasz szef, marszałek Adam Struzik, że to krasnoludki przynoszą te pieniądze, tylko my każdego roku z kolegą Piotrem w pewien sposób w styczniu bardzo mocno podchodzimy merytorycznie do tych wniosków, analizujemy wstępnie, patrzymy na możliwości narzędzia, następnie też rozmawiamy z dyrektorami departamentu, jakie są zapotrzebowania z tego tytułu na dany rok, i dopiero to się w pewien sposób nie to, że udaje, tylko wypracowane wcześniej narzędzia przekształcamy w skuteczne, efektywne wnioski dla Płocka, i tak jest od
wielu lat, można powiedzieć. Natomiast to tylko dwa tak naprawdę programy wsparcia, te twarde, wymieniliśmy. Ale w tym roku podejmowaliśmy też współpracę taką wspólną. I to nie tylko na poziomie samorządu, że jeden prezydent, drugi dyrektor. Natomiast udało się kilka takich bardzo fajnych społecznych inicjatyw zrobić, chociażby wspólnie z kilkoma radami osiedla, czy ze stowarzyszeniami, które też w pewien sposób bardzo dobrze z nami współpracowały na płaszczyźnie tej społecznej, a takie małe wydarzenia miękkie też doskonale budują pozytywne nastawienie wśród mieszkańców, mogę powiedzieć. I przypomina mi się, tak może od ostatniego, kolega prezydent pewnie za chwilkę też więcej o tym opowie, ale ja przypomnę, pięknie udało się po pandemii doprowadzić do tego, że zorganizowaliśmy to wydarzenie, czyli Wiejskie Klimaty w Zoo, gdzie ja się nie spodziewałem osobiście takiej frekwencji ludzi i takiego zadowolenia z takich bardzo małych kwestii, które znamy z dzieciństwa, tak jak pamiętam, jak zwykłe ognisko z pieczonymi kiełbaskami, ziemniaczkami wzbudziło w ludziach bardzo pozytywny nastrój. Może właśnie dlatego, że to nie jest już tak na co dzień. Kiedyś było znacznie częściej, były organizowane takie ogniska. Czy to w ramach harcerstwa, czy jakichś wycieczek szkolnych, a teraz jednak to ognisko i pieczenie kiełbasek wzbudza zawsze sentyment. No tak, my tą imprezę organizowaliśmy na początku października. Mieliśmy dużo obaw co do tego, jaka pogoda nas zaskoczy, ale nie zaskoczyła nas na szczęście w tym złym znaczeniu, bo pogoda była naprawdę bardzo dobra, a ilość osób odwiedzających rzeczywiście zoo jest imponująca. Wszyscy odwiedzający zoo mogli też zawitać właśnie do tej strefy wiejskich klimatów. Tam były przygotowane warsztaty, na przykład warsztaty serowarskie, gdzie można było samemu zrobić swój własny ser i to się cieszyło bardzo dużym zainteresowaniem. Mieliśmy tą strefę również zabaw dla dzieci, gdzie te najmniejsze właśnie dzieci mogły też, że tak powiem, być zaopiekowane, pobawić się i z uśmiechem, że tak powiem, z rodzicami później wrócić. No, tych warsztatów było dużo, dużo więcej i też myślę, że mamy takie wspólne plany, żeby w przyszłym roku również tą imprezę powtórzyć. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc mamy też kolejne pomysły na to, żeby ta impreza była coraz bardziej atrakcyjna. Zobaczymy, w jakim terminie będziemy ją jeszcze realizowali, ale, że tak powiem, chęć i pewne plany są jak najbardziej. A jeszcze jedno zdanie tylko uzupełniające do tych kwestii pozyskiwania środków z samorządu województwa mazowieckiego. W tym roku już złożyliśmy wnioski, więc mając na uwadze tutaj, że tak powiem, dobrą współpracę, liczymy, że też uda się pozyskać te środki i na nasadzenia, i na kolejną kwestię związaną z pomnikami. To o tym, co w przyszłym roku, to za chwilkę, ale ten rok jeszcze trwa i wiem, że nie powiedzieliście panowie ostatniego słowa. Tak, zaangażowaliśmy się, może bardziej dziś opiszemy te projekty miękkie, bo z tych projektów twardych to pewnie będzie czas jeszcze właśnie, żeby poopowiadać trochę tych rzeczy na bieżąco i podsumować, bo tego jest naprawdę dużo. Natomiast z tych projektów miękkich zaangażowaliśmy się ze strony też miasta bardzo mocno w 25-lecie samorządu województwa mazowieckiego. To oczywiście po konsultacji z naszym szefem marszałkiem i sporo tych rzeczy udało się wykreować w takim dobrym słowa znaczeniu a propos kultury przez wielkie K. I pamiętam doskonale, jak zrealizowaliśmy kilka koncertów razem z takimi jednostkami samorządu województwa z Warszawy. My byliśmy odpowiedzialni za to, żeby zabezpieczyć i teatr, i wynegocjować dobre pieniądze, i oczywiście pokierować w taki sposób finanse, żeby mieszkańcy Płocka po prostu dostali te zaproszenie bezpłatnie z punktu widzenia naszej też tej pracy społecznej. I właśnie po to opowiadamy o tych projektach miękkich, ponieważ zmieniło się trochę na szczęście nas wszystkich, to podejście mieszkańców do tej integracji społecznej. Trochę zaczynają wszyscy po tej pandemii odżywać. I to tak w sposób bardzo pozytywny, bo wychodzą z domu, chcą się zintegrować, chcą spotkać drugiego człowieka, chcą w pewien sposób wejść do
teatru, do muzeum. I jak dobrze wiemy, no nie wszystkich stać też na te kwestie. Niektórzy ludzie no, mają ograniczony budżet, a niektórzy ludzie po prostu są na tyle często mają chęci wchodzenia na przykład do takiego teatru, że każde takie bezpłatne zaproszenie to dla nich jest taka wartość dodana. No i tych kilka koncertów, które zrobiliśmy, no, cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że bilety w zasadzie rozchodziły się w kilkadziesiąt godzin na te wspaniałe, można powiedzieć, koncerty Alicji Węgorzewskiej, zespołu Trevoci, bo takie mieliśmy zespół Tango Atak, gdzie to też był taki ogólnowojewódzki przegląd dobrej kulturalnej muzyki i to było, natomiast na tyle to się dobrze cieszyło zainteresowaniem, że no wspólnie nawet dziś byliśmy zaangażowani w pewien sposób wspólnie w pewne przekazywanie biletów, akurat może nie powiemy komu, ale tym, których pracy nigdy nikt nie docenił, jeżeli chodzi o pracę taką na rzecz drugiego człowieka, niech to w sercu u nas zostanie. Natomiast no, za chwilę właśnie ten koncert andrzejkowy, podzielimy się słowem, to za chwilę kolega prezydent powie, o co chodzi w tym koncercie andrzejkowym, a ja mogę powiedzieć później o to, o co chodzi w tym połączeniu, jeszcze raz nawiązując z 25-lecia samorządu i stulecia osiedla, na którym mieszkam. To panie prezydencie, o co chodzi w tym koncercie? No tak, koncert myślę, że będzie rzeczywiście wyjątkowy. Mówiliśmy o tych koncertach, które się odbyły. To rzeczywiście były duże wydarzenia, bo sala była za każdym razem wypełniona. Miejmy nadzieję, że w ten najbliższy czwartek, bo to będzie w najbliższy czwartek, też tak będzie. Czyli andrzejkowy koncert. Andrzejkowy koncert, tak. I oczywiście wspaniali wykonawcy, którzy będą wykonywali taki repertuar operetkowy, operowy, musicalowy, czyli coś dla ucha, ale również dla oka, czyli tancerze, którzy będą, a wszyscy będą właśnie pod, że tak powiem, kierownictwem znanego muzyka Bernarda Chmielarza, występowali na deskach Teatru Płockiego. I rzeczywiście nie trzeba być, myślę, jakimś znawcą tego repertuaru, ale myślę, że każdy, kto pojawi się na tym koncercie i będzie miał osobiście okazję wysłuchać tego, będzie pod wielkim, wielkim wrażeniem. To może ja teraz tylko dodam, że dla osób zainteresowanych, to w kasie Płockiego Teatru jest zostawiona odpowiednia pula biletów, żeby każdy mógł mieć szansę pozyskania ten bilet. Oczywiście bilety teatr, są bezpłatne. Bezpłatne, oczywiście. Tak. Oczywiście teatr, kasa, tak jak powiedzieliśmy, teatru, a jeżeli chodzi o koncert andrzejkowy, to w Andrzejki 30 listopada późnym popołudniem, bodajże godzina 19, nastąpi wykon właśnie tej jednostki, z którą podjęliśmy współpracę. Warto powiedzieć, że to jest Mazowiecki Teatr Muzyczny. To też jest jednostka samorządu województwa i naprawdę serdecznie zapraszamy. I tak jak mówię, też uznaliśmy, że pewną pulę tych biletów przeznaczymy wspólnie zresztą z kolegą prezydentem Piotrem, żeby docenić tych, których czasami nie miał kto docenić przez wiele, wiele lat. I też ta część nie została rozdana znajomym królika, tylko właśnie przeznaczyliśmy te bilety dla tych, dla których to jest naprawdę ważna sprawa, tak, że zostali docenieni w życiu. Tak to jest. No jeżeli mogę tak na zakończenie, pani redaktor, to udało też nam się tu przy współudziale kolegi prezydenta i przede wszystkim marszałka województwa mazowieckiego zdobyć takie środki, które pozwalają na odegranie sztuki o dźwięcznej nazwie na Radziwiu. Jest to ta sztuka, która powstała właśnie specjalnie jakby w tym stuleciu naszego osiedla przy tym jubileuszu 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego. Tu mam wielki szacunek do aktorów Płockiego Teatru, bo tak od lewa do prawa wszyscy zgodzili się wziąć udział w tej sztuce. Sami ją reżyserują, czy jej nie widzieliśmy, to się zobaczymy na premierze. Dopiero jeżeli będzie taka opcja, to mamy jakiś plan, żeby szerszej widowni jeszcze ją pokazać. Natomiast tu zachęcam państwa, bo lwia część biletów jest u mnie w delegaturze
U nas w delegaturze, może u mnie to źle brzmi, ale w delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Płocku do bezpłatnego odbioru, jeżeli tylko Państwo będą mieli takie życzenie, sztuka na Radziwiu, tak jak powiedziałem, 4 grudnia, bodajże to jest poniedziałek, również o godzinie 19 w naszym wspaniałym Teatrze Dramatycznym imienia Jerzego Szaniawskiego. To pan prezydent troszkę wspomniał o przyszłym roku. Jakie takie najważniejsze wydarzenie organizujecie wspólnie? Bo rozumiem, że wszystkich planów zdradzać nie chcecie. To wszystkich nie zdradzimy, natomiast, no ja to już wspomniałem, czyli kontynuacja wiejskich klimatów, ale też mamy szeroki zakres też takich akcji i programów związanych z młodzieżą, z dziećmi i młodzieżą. Wiemy, że jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa na drodze, to jest bardzo ważny i istotny element i też chcielibyśmy wzmocnić i też tutaj wesprzeć, wspierać też naszą młodzież i nasze dzieciaki tutaj w Płocku. Chociażby jeżeli chodzi o te kwestie no, związane z poruszaniem się na rowerach, tak? Mamy coraz więcej rowerów na naszych ścieżkach rowerowych. Nie wszyscy wiedzą, jak należy prawidłowo się poruszać po tych ścieżkach, jakie zasady temu towarzyszą, więc chcemy też troszeczkę w tym kierunku, że tak powiem, przekazać takiej wiedzy od osób fachowych, które też będą w sposób przystępny i przyjazny mogły takie informacje naszym najmłodszym mieszkańcom tego miasta przekazać. Te plany są bardzo szerokie, ja nie chcę tutaj mówić szczegółowo, ale też myślę, że będziemy się zwracali gdzieś w kierunku młodych kierowców, których doświadczenie jeszcze nie jest zbyt duże, jeżeli chodzi o poruszanie się na drogach. Ale też może pewne działania skierujemy do kobiet i to nie dlatego, że kobiety jeżdżą słabiej, absolutnie nie, tylko że bardzo często na przykład kobiety są tymi osobami, które dowożą swoje dzieci do szkoły, do przedszkola i też warto, że tak powiem, wspierać te młode matki, jeżeli chodzi o bardzo kwestie związane z bezpieczeństwem. Projekt, tak. O kierowców to faktycznie się zgodzę, bo ostatni raport NIK-u jest miażdżący, jeżeli chodzi o poziom wykształcenia młodych kierowców i to nie chodzi o wykształcenie ich zawodowe, ale właśnie pod kątem ich umiejętności, więc na pewno taka akcja będzie dla nich bardzo przydatna. A tutaj może Tomkowi nie wypada o tym powiedzieć, ale przecież całkiem niedaleko mamy Tor Modlin, który też prowadzi takie działania związane z bezpieczeństwem i to bardzo szeroko zakrojone. Naprawdę miałam okazję brać udział w kursie i wszystkim serdecznie polecam. Ten kawałek tej niespodzianki uchyliliśmy, ale to jest taka naprawdę gdzieś tam w głowie u kolegi prezydenta zrodził się fantastyczny projekt związany właśnie z tym torem modnym. Naprawdę myślę, że to będzie mega zajawka, ale to może bliżej tego określonego czasu. Czy na razie z ekscytacją to powiemy o tym wszystkim chodzi. Myślimy też o, tutaj też nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale o takich imprezach i kulturalnych i plenerowych, które w momencie, kiedy już się robi troszeczkę cieplej, też dla naszych mieszkańców byłoby przyjemnym takim akcentem. Bardzo fajnie w takim razie zapowiada się ten rok, nie mogę się już doczekać, a tymczasem zapraszamy na najbliższe wydarzenia organizowane między innymi przez panów, czyli Andrzejki i jeszcze raz nazwa przedstawienia. Niezwykli jak Jan Kiepura. To Andrzejkowe wydarzenie, a to wydarzenie towarzyszące stuleciu połączenia Radziwia z Płockiem. Ja bym powiedział, że Płocka z Radziwiem, oczywiście żartobliwie. Natomiast jest to sztuka na Radziwiu 4 grudnia, godzina 19 w teatrze. Jeżeli chodzi o bilety, to pula do wyczerpania zapasów do odbioru w Płockiej Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego, gdzie ja na co dzień wykonuję tam skromną służbę na rzecz drugiego człowieka. Zapraszamy serdecznie. Ja panom bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli Piotr Dyśkiewicz. Bardzo dziękuję. I Tomasz Kominek. Do zobaczenia i do usłyszenia. Pan Tomasz mnie uprzedził, ale oczywiście do zobaczenia, do usłyszenia.